dowolne liczby, dowolne kłamstwa. Ile w przyszłym roku wyprowadzicie poza budżet? 50, 100, 150 czy 200? Jaki sens ma debatowanie o finansach, jeśli ukrywacie wydatki? Posłowie równie dobrze mogliby opuścić tę salę, bo i tak to, co mówicie i piszecie, nie ma żadnego znaczenia. Na tej ustawie nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko 6-procentowa inflacja. To jest kara, którą każdy Polak i Polka zapłaci za wasze oszustwa. Przez jeden rok staniemy się o 6% biedniejsi. Kto wam dał prawo tak okradać naród z ich oszczędności i dorobku całego życia? Powinniśmy przestać płacić wam podatki, bo traktujecie publiczną kasę jak worek bez dna. Nigdzie nie księgujecie tych swoich przekrętów. Nawet jak NIK was złapie za ręce, to dalej kradniecie. Co kontrola, to trafiony i zatopiony. Rząd złodziei. Każdy, kto wie, że kasa musi się zgadzać. Za wyjątkiem Kaczyńskiego i marionetek z rządu, który zadłuża nas na niespotykaną skalę. Domagamy się rzeczywistej kontroli społecznej nad wydatkami. Nie dla patobudżetu i niszczenia kraju. Pani poseł, proszę pan to... Pani poseł, bardzo przepraszam. Pani poseł Jachira, bardzo proszę, żeby pani wróciła i posprzątała te kartki. PiS narobił bałagan. Pani poseł, przepraszam. Pani poseł, bardzo proszę przyjść i zebrać te kartki. Pani poseł, bardzo proszę, nie wolno takich rzeczy robić z mównicy sejmowej. Jest mi bardzo przykro, że pani to zrobiła i nie posłuchała mojego polecenia. Dziękuję za przywołanie do kultury. Dziękuję bardzo, pani marszałek. W taki sposób nie można się zachowywać w Sejmie. To nie teatr. Pani marszałek, mówiłam za chwilę, ale mam prośbę. Mogę panią marszałek poprosić o Skowrońską i Siekierskiego, którzy ich nie było i oni się, ja się pisałam za panią Skowrońską. Żeby dopisać te dwie osoby. Jak wróciły, to do pytania. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Izabela Leszczyna. Chciałabym poprosić pana ministra, żeby odpowiedział na moje pytanie, ale też żeby odpowiedział na pytania zadane w moim wystąpieniu i proszę też odpowiedź nie tylko ustną, ale także na piśmie. Otóż